Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, Ireneusz Paszczyński, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Mam dzisiaj do przygotowania schab Cordon Bleu. Jest to taka kotlet, który jest podstawowym składnikiem, jest mięso ze schabu, ser żółty, szynka, tu mamy szynkę szwarcwaldzką, może być szynka parmeńska również, no i przyprawy do panierki, oczywiście bułka, mąka i jajko. Na początku mięso trzeba rozbić tłuczkiem po to, żeby było bardziej takie. Plaster, zależy od tego, jak ten schab jest robiony, bo jest kilka wersji. Jedna jest taka, że robimy go z dwóch plastrów mięsa. Jeden kładziemy na ser, na to mięso. A ser zawijamy w szynkę, zapomniałem o tym powiedzieć. I kładziemy na ten plaster mięsa, przykrywamy drugim. Tu jest wersja, gdzie mamy jeden plaster mięsa, kotlet mięsa i będziemy zawijać to mięso i później panierować. Także jest kilka wersji tego schabu. Zawijamy ser w szynkę. A to musi być jakaś specjalna szynka, czy jakakolwiek? To mówiłem, że tu jest szynka szwarcwaldzka, może być szynka parmeńska, może być również szynka rędzona, jaką kto lubi. Zawijamy mięso i jeszcze krawędzie zbijamy. Nie chcę się palić.
teraz możemy w większej ilości tłuszczu. Z różnego rodzaju sałatkami, także jest to takie danie, no jako danie główne można podać, oczywiście. Nie smażymy tego kotleta w bardzo gorącym tłuszczu, gdyż spiecze się z zewnątrz, będzie jeszcze surowy, dlatego smażymy go w takim tłuszczu średnim. Będzie się tak dosyć mocno użyło, to znaczy, że już jest już gotowy. Zielonego by się przydało, bo to jest czerwony pomidorek. Także zaraz wyczarujemy coś zielonego. Tak, mamy jeden listek. I zaraz kotlecik będzie zdejmowany. Myślę, że taka potrawa w domu na obiad jest jak znalazł. Każdy z Was myślę, że mógłby to przygotować. Potrawa bardzo prosta. Jak widać, dosyć szybko można ją przygotować. Składniki też nie są za drogie, także każdego na to myślę, że stać. Gaz i możemy danie podawać. Dziękuję.